Dawno, dawno temu, gdy Oliwia była jeszcze malutką wsią, położoną kilka kilometrów od Gdańska, powstał w niej prawdziwie czarodziejski ogród. Początkowo nazwano go ogrodem pałacowym, gdyż obok znajdował się pałac opatów cysterskich. Park zaprojektowano w stylu rokokowym, a za projekt odpowiadał ogrodnik Hęczl. Ogród zachwycał każdego, był bowiem rozległy, znajdowało się w nim wiele gatunków drzew i roślin, a w części południowo-wschodniej, zwanej francuską, po przejściu Aleją Lipową, nieoczekiwanie wyłaniał się widok na Zatokę Gdańską. Ogród posiadał również część angielsko-chińską, gdzie znajdowały się pagórki, mostki, jeziorka, kręte ścieżki, chińskie pawilony, a nawet kaskada wodna. W części francuskiej dodatkowo zaprojektowano rozległy, podłużny staw, a ogród między lipami nazwano rajem. W parku można było również spotkać wiele zwierząt, ptaków, które swobodnie przechadzały się między chińskimi drzewkami, lipami, górskimi roślinami, grotami szeptów czy palmiarnią. Najliczniej park zamieszkiwały kaczki krzyżówki, dlatego utarło się nazywać Oliwski Ogród kaczym dworem. Kaczki nie protestowały, czuły się przez to lepsze od pozostałych ptaków w parku. Całymi dniami kwakały do siebie, opowiadając plotki z okolicy. Zawsze doskonale wiedziały, jaki film będzie wyświetlany w pobliskim kinie Delfin, które działało w kamienicy o numerze 11. Znały również aktualną liczbę gości w hotelu Asmus, oddalonym od kina o dwa budynki. Były również doskonale poinformowane, kto i z kim spotykał się w pobliskiej Café Oscar. Jednak najlepsze informacje z oliwskiej okolicy przynosił kaczkom Krogulec. Każdego dnia, zawsze w południe, oblatywał okolice, aż do dworu siódmego, i bacznie obserwował wszystko i wszystkich. Nic nie umknęło jego bystrym, ptasim oczom. Dni w kaczym dworze mijały spokojnie. Liczne stawy zapewniały wodną rozrywkę, różne gatunki drzew i krzewów dawały schronienie sikorkom, kowalikom. Łabędzie szczególnie upodobały sobie staw bliżej pałacu, który nazywano odtąd Stawem Łabędzim. Bardzo często w odwiedziny przylatywały mewy śmieszki i mewy siwe, wszak morze było bardzo blisko i świetnie widoczne z Alei Lipowej. Nic nie zakłócało doskonałej i spokojnej parkowej atmosfery. Jednak początek wakacji przyniósł nieoczekiwaną zmianę. Dzień zaczął się dziwnie czerwonym wschodem słońca. Jeszcze przed świtem zaniepokojony Rudzik wyśpiewywał swe obawy. Jednak wszyscy w parku nadal spali. Dopiero gdy słoneczne promienie dotarły do parkowej bramy, mieszkańcy kaczego dworu udali się do swoich codziennych spraw. Pierwsze podniosły alarm łabędzie. Były tak przestraszone, że umknęły z łabędziego stawu w stronę kaskady wodnej, by poczuć się bezpieczniej. Następnie stan gotowości w parku ogłosiły dzięcioły, stukając dziobami w pnie drzew w rytmie bojowym. Nie pozostały im dłużne sikorki, które podniosły wrzawę, aż było je słychać we wschodnim zwierzyńcu oraz w palmiarni. Usłyszał to wszystko Krogulec, który tej nocy spał pod krokwią oliwskiego ratusza. I wtedy zareagowały kaczki, przerywając poranną toaletę i wyczesywanie piór. Jedna za drugą, głośno kwacząc, zlatywały się na kamienny murek okalający staw łabędzi. Patrzyły na taflę stawu i przecierały oczy ze zdumienia. Na wszelki wypadek poprosiły Krogulca, aby osłaniał je z powietrza. W tym czasie doleciały z nadmorza mewy siwe, które zaalarmował o świcie Rudzik. W zasadzie nie wiedziały, co mają myśleć,
a co robić absolutnie nic nie zamierzały. W końcu to kaczy dwór i do kaczek należy decyzja. Kaczki spoglądały na siebie, próbując wzajemnie pchnąć się do działania, jednak żadna nie wydawała się chętna, by popłynąć na środek stawu. Zapadło niezręczne milczenie. Nikt nie chciał odezwać się pierwszy. Sytuację uratował karp pomarańczowy. Nie rozumiejąc zamieszania nad powierzchnią wody, podpłynął do brzegu i, wychyliwszy się, zapytał o przyczynę ptasiego zebrania. Odpowiedziało mu liczne skrzeki, kwakanie, gwizdy, ćwierkanie, wskazując na środek stawu. Karp obejrzał się i zobaczył coś, czego jeszcze nigdy nie widział. Było trochę pomarańczowe jak on, a i trochę białe jak mewy. Miało także zielony odcień i kaczki krzyżówki i trochę plamek jak krogulec. Na głowie miało czub zielonych, fioletowych, brązowych i szarych piór. Na piersi połyskiwał kolor fioletowy, a ogon był w kolorze brązu. Karp oniemiał z zachwytu. Wreszcie szturchnęła go złota orfa, przyglądająca się sytuacji. Karp ze strachu zabulgotał przez chwilę i zapytał stworzenie, kim jest. Spojrzało ono na karpia, otworzyło czerwony dziób i wydało z siebie tak piskliwy dźwięk, że wszyscy wokoło zatkali uszy. Nikt nic nie rozumiał. Uradzono na prędce, aby sprowadzić sowę. Sowa mieszkała w dziupli przy wzgórzu zwanym Pachołkiem, gdzie można było z wieży widokowej zobaczyć całą zatokę. Wszyscy wiedzieli, że sowa ukończyła wyższą szkołę techniczną w Gdańsku, gdzie uzyskała dyplom na Wydziale Architektury i Nauk Ogólnych. Minęło trochę czasu, zanim sowa przeleciała do parku, bo za dnia odsypiała nocne dyżury w Stoczni Królewskiej. Natychmiast po przylocie rozpoznała, kim jest stworzenie i powitała je takim samym piskliwym dźwiękiem, jaki słyszano poprzednio. Kaczki otworzyły zdziwione dzioby, bo nie wiedziały, że sowa zna języki obce. Do wieczora wszystko się wyjaśniło. Na zorganizowanym na prędce pikniku wokół czterech cisów sowa przedstawiła wszystkim kaczkę mandarynkę. Okazało się, że mandarynka przybyła dzień wcześniej na jednym ze statków handlowych prosto z Chin. Jako wieczorną atrakcję polecono jej w porcie gdańskim właśnie kaczy dwór. Nim mandarynka zdążyła poznać wszystkie atrakcje parku, zapadła noc i zdecydowała, że zanotuje właśnie w stawie łabędzim. Rozmową i powieścią nie było końca. Mandarynka opowiadała o Chinach, o swoich podróżach, a sowa wszystko cierpliwie tłumaczyła. W kolejnych tygodniach kaczka mandarynka zwiedziła całą wieś, poznała zakamarki Gdańska, a także plażowała z mewami w Jelitkowie. Często z krogulcem zachodziła do sklepu kolonialnego przy ulicy Słonecznej 1, gdzie kupowała przede wszystkim kraczai, czyli chiński imbir oraz dżem sezamkowy, który uwielbiała. Tak mijały dni. Kończyły się wakacje i zbliżał się dzień powrotu mandarynki do Chin. Ostatniego wieczoru wszyscy mieszkańcy Kaczego Dworu przygotowali pożegnalne przyjęcie w palmiarni. Zaproszono na nie nawet lwy z gdańskiego herbu i konie morskie z fontanny Neptuna. Zabawą, rozmową i tańcom nie było końca. Nazajutrz kaczka mandarynka odpłynęła do domu.
W Parku Oliwskim powoli wszyscy szykowali się do jesieni, ale często wspominano niezapomnianego gościa. Tylko coraz rzadziej nazywano park Kaczym Dworem, bo cóż to za dwór, gdzie nie znają języków i trzeba na prędce sowę tłumaczkę sprowadzić, aby wstydu Oliwie za granicą nie przynosić.